fast, 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 fast. Oj, ten tort, będziemy się rozbijać. Tak więc raczej nie, raczej bo już chcę kończyć. Well, I said it. Niedobrze, bo zieloni są tam z góry, oczywiście na pierwszym miejscu. Dobra, no, jeszcze siódma, to rozpocznę, bo zawsze ten pierwszy, drugi, trzeci przejazd to są takie kontrolne, że mówię, w tych samochodach szczególnie, które mnie nie lubią i ja ich też nie. Nie jestem fanem tego toru ze względu na to, że tu. No tu zabrudziłem oponę i od razu wypadłem na gościa. I też nie za łatwo się wyprzedza. No i co to miało być w ogóle? No sorry, ale. Skręcałem, a on jechał praktycznie na wprost. I to się dzieje na pierwszym okrążeniu, później tego nie będzie. Nie wiem. Nie rozumiem, dlaczego to tak się dzieje. Ale okej. Jest to trochę dziwne. W tym wyścigu będziesz musiał zjechać do boksu. No, dodaję gazu i on zaczyna jechać tam wprost. Po prostu jak ja mam zaufać temu samochodowi, no nie wiem na co mogę sobie pozwolić. Nie wiem, bo on się różnie zachowuje w stosunku do okrążenia. O. Wpada w poślizgi jakieś. Ciągle na każdym zakręcie. A na kolejnych okrążeniach już będzie normalnie. Jestem przekonany. Laście, Orchyma. Jak nie, to w następnym odcinku ja już wszyscy ten wyścig sam zrobię. I będziemy w następnym odcinku jeździć V8-kami australijskimi. Dobra, to się nie liczy. Oczywiście kółka musiały się zetknąć. Australijskimi V8-kami i będziemy sobie jeździć. A więc V8 Supercars, a później DTM. O, ale teraz poszedł. Przeciąg na tym zakręcie. W tym wyścigu musisz przynajmniej raz zjechać do boksu. What? What happened? What happened, guys? Ale żeście się rozwalili teraz. Słyszę, jak się tam uderzają z tyłu.
Zaraz ktoś mnie walnie pewnie, bo ja będę tutaj jechał wolniej. Ze względów bezpieczeństwa. No. Teraz dodałem pełny gaz i od razu co się stało. O tym mówiłem, zobaczcie jak on już jeździ po zakrętach. Trzyma się jak na kleju. Tu trzeba uważać na tej szykanie. Prawie. O, za mną zjechali. Jak też zjeżdżą na następnym okrążeniu. Chociaż nie wiem, znowu się męczyć na tych zimnych oponach i prawdopodobnie się to skończy końcem wyścigu. To na szczęście bez konsekwencji jako takich. Ten wyjazd. Oni dali są w boksie? Bo tu jest bardzo długi boks, to chyba dlatego. Ja tutaj ziomków dubluję, uwaga, dubluję. Ktoś wypadł z trasy. Pieprzył się na ten, guys, blue flags. No i niedobrze, że zostałem. Trzeba było zjeżdżać, bo w tłoku jestem. This guy making us lose the position. Zjadę teraz. Tak, ostatnie dwa okrążenia na zimne, niech będzie. Jesteśmy gotowi. Co trzeba zrobić? Okej, F2. I wyjechałem na miejscu, nie wiem, którym, szóstym jakimś chyba? Okej, okay, wyprzedziłem wszystkich przez ten boks. Znowu szybko w boksie, a boty chyba naprawiają po prostu zawsze to, co mają zepsute. A więc dzięki temu można powiedzieć, że chyba nam się uda. Aczkolwiek jeśli ja jestem na szóstym miejscu, to mi ten punkt dużo nie da, nie? A nie pamiętam jak wygląda tabela, tak więc. Chyba, że stracę zaraz miejsce, nie wiem, czy go nie puścić nawet. Bo jeśli on ma we mnie uderzyć, to jest bez sensu. A jadę tak wolno ze względu na to, że już poczułem, że bardzo źle się samochód prowadzi. Pokaż, na co cię stać. To twoje ostatnie okrążenie. Jestem znów pierwszy, więc jednak pit stop na później jest lepszym rozwiązaniem. Dobra, nie ma co, walczymy o to pierwsze miejsce, co? Ja będę go puszczał. Myślałem, że nie walczę o pierwsze, ale w życiu go teraz nie puszczę, jeśli to jest pierwszy. No widać, że ja trochę zwalniam stawkę. Oj. Dawaj. Jeszcze szykana.
4 zakręty. Jest, dobra. Udało się. Ten wyścig bez większych problemów się udało zrobić. Jestem zadowolony. No i pierwsze miejsce to 26 punktów aż. O nie. O nie. Mam nadzieję, że w którymś z tych etapów nie będzie jakiegoś nie do przejścia, tak jak... I'm looking at you and I'm looking at you. I pewnie niestety I'm looking at you. GT Tuning Cup. DTM-y. Jak będzie wyglądać V8 Supercars? 4 wyścigi po 6 okrążeń również. Ok, DTM-y. 4 wyścigi po 5 okrążeń. GT Tuning Cup. 3 wyścigi, 4 i 5 okrążeń. Ok, no nie ma problemu. Myślę, że to wszystko możemy zrobić na raz. Chyba, że V8-ki będą ciężkie, bo nie wiem. Dobra, zobaczymy. A na teraz. See ya.